Choć trwa przerwa w naszym sezonie rajdowym i śnieg z lodem pokrył drogi, dla zawodników nie ma ferii. Już rozpoczęli treningi. Mariusz, skończył się sezon, a ty na śnieżnych nawierzchniach ćwiczysz? No dla nas praktycznie ten sezon się nie skończył. Trzeba cały czas przygotowywać się do następnego. Te sezony się zazębiają. Trzeba wykorzystać te nawierzchnie, które teraz się stworzyły, czyli lodowo-śniegowe. No właśnie, pierwsza eliminacja już w lutym, rajd zimowy. Czy jakoś specjalnie się do niego będziesz przygotowywał? No na pewno tak, bo jest to nowe doświadczenie samochodem Cinquecento, dlatego że wcześniej te rajdy zimowe się nie odbywały w Polsce. I w tym pucharze będzie to po raz pierwszy rozgrywana eliminacja w Polsce na śniegu. Wielu kierowców, nowe samochody, nowi sponsorzy. Jak u Ciebie? Ja sobie bardzo chwalę ten układ sponsorski z zeszłego sezonu i został on potwierdzony przez mojego sponsora na sezon następny. Czyli w barwach Polifarbu Cieszyn, tylko na trasach Mistrzostw Polski, czy jeszcze gdzieś dalej? Są pewne plany występów za granicą, ale to będziemy precyzowali troszkę później. Czy to eliminacje Mistrzostw Europy, czy może myślisz o Pucharze Europy Cinquecento Sporting? Jeśli chodzi o Puchar Europy Cinquecento Sporting, nie zostały jeszcze określone, przynajmniej w Polsce, reguły rozgrywania i ewentualnie dostępności tego samochodu. I dopiero jeżeli coś będzie ze strony Fiata powiedziane, będzie można się do tego ustosunkować. Będą się mogli przede wszystkim ustosunkować sponsorzy, czy jest to dla nich interesujące. Czyli zobaczymy Cię w lutym na trasie pierwszej eliminacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Myślę, że tak. Życzymy powodzenia.